Cześć, nazywam się Robert Marchel i witam Cię na najpopularniejszym wideoblogu w Polsce na temat relacji damsko-męskich. Dzisiaj powiem Ci, co zrobić, żebyś był lubianą i charyzmatyczną osobą. I to nie tylko w Twoim towarzystwie, ale wszędzie, gdzie pójdziesz. Zacznę od takich najprostszych zasad, ale najważniejsze zostawię na koniec. Zapraszam. Zacznę od prostej sztuczki, którą natychmiast zjednasz sobie ludzi. Powiedz proste, lubię Cię. Albo jakiś inny szczery komplement, na przykład dawno z nikim tak dobrze mi się nie rozmawiało. Ludzie są pod tym względem jak roboty. Powiesz im coś miłego, to automatycznie zaczną Cię lubić. Ubieraj się elegancko, zwłaszcza kiedy poznajesz nowych ludzi. Nie będziesz wyglądał zbyt charyzmatycznie w t-shircie i dresowej bluzie. Czasami warto też dodatkowo wyróżnić się z tłumu, tylko uważaj, żeby nie wyglądać przez to jak klaun. Znasz osoby, które zawsze przytakują swojemu rozmówcy, nawet jeżeli on mówi jakieś bzdury? Nie bądź taki. Ludzie dużo bardziej będą Cię lubili, jeżeli będziesz miał własne zdanie, nawet jeżeli to oznacza, że czasami nie będziesz się z nimi zgadzał. Najciekawsze dyskusje mają miejsce, kiedy pojawia się wymiana argumentów z dwóch stron. Ciągłe zgadzanie się z kimś jest nudne. Własne zdanie, bardzo atrakcyjne, a do tego znowu będziesz zapadał w pamięć. Pamiętaj tylko o pozytywnym przekazie i życzliwej atmosferze rozmowy. Nie zgadzając się z kimś w jakiejś kwestii, będziesz odbierany jako silna jednostka i ludzie będą mieli do Ciebie większy szacunek. Bardzo wyróżnisz się z tłumu i zdobędziesz szacunek ludzi, jeżeli będziesz inicjatorem. Jeżeli to od Ciebie często będą wychodziły ciekawe pomysły na spędzanie czasu. Poza tym w ten sposób tworzysz sobie okazję do obcowania z ludźmi i rozwijania z nimi relacji. Bierzesz los we własne ręce i nie czekasz, aż ktoś Cię gdzieś zaprosi, tylko sam to organizujesz. Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, żeby mieć wielu znajomych, to po pierwsze ich poznawać, a po drugie dbać o te relacje. Wykorzystaj czas w pociągu albo w samolocie, żeby chociaż chwilę porozmawiać ze swoim współpasażerem. Kiedy jesteś na jakimś szkoleniu albo wykładzie, odezwij się do osoby obok. Rozmawiaj z ludźmi najczęściej jak to się da. Tak często mówi się, jak ważne są znajomości, ale to właśnie takie kontakty sprawiają, że te znajomości będziesz sobie robił, bo nigdy nie wiesz, kogo możesz spotkać. Po drugie, to jest świetny sposób na rozwijanie Twoich umiejętności komunikacyjnych. Nie szukaj akceptacji wszystkich dookoła, tylko rób swoje, nawet jeżeli nie wszystkim się to podoba. Nie próbuj wszystkim dogodzić, bo to niemożliwe. Jeżeli ktoś prosi Cię o coś, czego nie możesz zrobić, powiedz mu stanowcze, ale spokojne nie. Jeżeli wszyscy piją wódkę, a Ty nie masz ochoty, to nie pij. Żartuję, wiadomo, wódki nie można odmówić, tylko lamusy nie piją. Jeżeli znajomi kupują sobie nowe auta albo najnowsze telefony, Ty nie musisz tego robić, żeby być fajnym. Możesz rozsądnie wydać te pieniądze. Jeżeli Ty przetrzesz w czymś szlak, to pokażesz, że jesteś silny i jest spora szansa, że inni pójdą za Twoim przykładem. Dzięki temu będziesz liderem. I na koniec najważniejsza rzecz. Skoro wyłączyłeś ten film, to na pewno chcesz być lubiany i charyzmatyczny. Ale jeżeli naprawdę chcesz taki być, to musisz wyzbyć się tej potrzeby. To wydaje się trochę paradoksalne, ale nie jest. Nie uzależniaj się emocjonalnie od ludzi i nie zastanawiaj się, czy na pewno wszyscy Cię lubią. Pozwól sobie czuć się dobrze, nawet jeżeli ktoś Cię krytykuje albo wręcz hejtuje. Zobacz, że zachowania innych świadczą przede wszystkim o tym, jakimi oni są ludźmi, a nie jakim człowiekiem Ty jesteś. Pozbycie się potrzeby bycia lubianym sprawi, że będziesz dużo bardziej pewny siebie. Nic nie będzie ograniczało Twoich decyzji i będziesz po prostu wolny. A o tym, jak pozbywać się tej potrzeby aprobaty i akceptacji, mówiłem bardzo obszernie na tym kursie. Kliknij tutaj i zobacz więcej szczegółów. Zachęcam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.